Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <electorate> <ciones> papam Kościół jako Komunia po Pięćdziesiątnicy Katecheza św. Jana Pawła II wygłoszona 5 lutego 1992 roku. Pierwszy zarys wspólnoty, jaką ma się stać Kościół, znajdujemy już w okresie przed Pięćdziesiątnicą. Komunio Ecclesialis ukształtowała się wedle zaleceń otrzymanych wprost od Chrystusa przed wniebowstąpieniem, w oczekiwaniu na przyjście parakleta. Wspólnota owa miała już te same rysy podstawowe, które po przyjściu Ducha Świętego jeszcze bardziej się ugruntowały i uwyraźniły. Czytamy w Dziejach Apostolskich. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a gdzie indziej, Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Te ostatnie słowa wyrażają w sposób chyba najpełniejszy, bo bardzo konkretny, to co zawiera się w pojęciu koinonia, czyli komunia kościelna. Nauka apostolska, wspólna modlitwa, również w świątyni jerozolimskiej, przyczyniały się do tej wewnętrznej jedności uczniów Chrystusowych jeden duch i jedno serce. Modlitwa była dla tej jedności momentem szczególnie ważnym. Ożywiała ona wspólnotę również w momentach trudnych. Tak na przykład czytamy, że po uwolnieniu przez Sanhedrin Piotra i Jana przybyli oni do swoich i opowiedzieli, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Wysłuchawszy tego, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili: Wszechwładny stwórco nieba i ziemi, i morza i wszystkiego, co w nich istnieje. Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie Słowo Boże. Pocieszyciel, jak widać, odpowiadał również w sposób doraźny na modlitwę apostolskiej wspólnoty. Było to jakby stałe dopełnienie pięćdziesiątnicy. Następnie codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach przejmowali posiłek z radością i prostotą serca. O ile miejscem modlitwy była również świątynia jerozolimska, to Eucharystię sprawowali po domach. Łącząc ją z radosnym posiłkiem. Poczucie wspólnoty było tak intensywne, że każdy oddawał swe dobra materialne, aby służyły potrzebom wszystkich. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał. Ale wszystko mieli wspólne. Nie oznacza to odrzucenia własności osobistej, wskazuje tylko na wielką wrażliwość braterską, gdy chodzi o potrzeby innych. Znamienne są tu słowa Piotra odnoszące się do incydentu z Ananiaszem i Safirą. Z dziejów apostolskich, a także z innych tekstów Nowego Testamentu wynika jasno, że pierwotny Kościół był wspólnotą, której członkowie dzielili się wzajemnie posiadanymi dobrami, a zwłaszcza wspomagali ubogich. Staje się to jeszcze bardziej aktualne w odniesieniu do skarbu wiary, które otrzymali i który stał się ich udziałem. Są to dobra duchowe, którymi należy się dzielić, czyli przekazywać je innym, rozpowszechniać, głosić jak uczą apostołowie, dając świadectwo słowem i przykładem. Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. A zatem mówią, a Pan potwierdza ich świadectwo, albowiem wiele znaków i cudów działo się przez ręce apostołów wśród ludu. Apostoł Jan da wyraz tym zamiarom i zaangażowaniu apostołów, stwierdzając w swoim pierwszym liście, Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy mieć je z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Tekst ten pozwala nam zrozumieć, że apostołowie i założona przez nich pierwotna wspólnota żyli świadomością komunii trynitarnej, z której Kościół czerpie impuls do ewangelizacji, służącej z kolei dalszemu bytowaniu wspólnoty. W centrum tej komunii oraz komunikacji znajduje się Chrystus. Pisze bowiem Jan: To Wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy Wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione. Z kolei Święty Paweł pisze do Koryntian: Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Święty Jan kładzie nacisk na komunię z Chrystusem w prawdzie. Święty Paweł podkreśla udział w jego cierpieniach, który pojmuje i przedstawia jako komunię z Chrystusową paschą, jako uczestnictwo w tajemnicy paschalnej, czyli w odkupieńczym przejściu od ofiary krzyżowej. Do objawienia mocy jego zmartwychwstania. Komunia Chrystusowej Paschy staje się w Kościele pierwotnym i w całej jego późniejszej historii źródłem komunii wzajemnej. Gdy cierpi jeden członek Wspólnoty, współcierpią wszystkie inne członki. Stąd rodzi się potrzeba wzajemnego obdzielania się również dobrami doczesnymi, które święty Paweł zaleca przekazywać ubogim jako swego rodzaju kompensatę. Realizującą się poprzez wymianę miłości między zamożnymi, którzy przekazują, i potrzebującymi, którzy przyjmują. Niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach. Jak widać, obdarowujący, według apostoła, są równocześnie obdarowywani. A ten proces nie tylko służy wyrównaniu społeczeństwa, ale służy zarazem budowaniu wspólnoty ciała, kościoła które zespalane i utrzymywane w łączności przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości. Również przez taką wymianę Kościół urzeczywistnia się jako komunio. Źródłem wszystkiego pozostaje Chrystus w swojej paschalnej tajemnicy. Przejście od cierpienia do radości, które Chrystus sam wedle zapisu Janowego porównuje do bólów rodzenia. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat. Można by to odnieść i do bólu Matki Jezusa na Kalwarii, która i tutaj przewodzi Kościołowi i w jakiś sposób Go uobecnia w przejściu od bólu męki do radości zmartwychwstania. Jezus stosuje zaś tę metaforę do uczniów i Kościoła. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę? I rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. Urzeczywistnienie komunii i ożywienie wspólnoty zgromadzonej w Chrystusie jest zawsze dziełem Ducha Świętego, gdyż w Kościele mamy zawsze do czynienia, jak mówi Święty Paweł, z udziałem w duchu. Przez ten właśnie udział w duchu, również rozdzielanie dóbr doczesnych należy do tajemnicy i służy instytucji kościelnej, buduje komunię, a ta komunia oznacza zarazem wzrost ku temu, który jest głową, ku Chrystusowi. Z Niego, przez Niego i w nim, w mocy ducha ożywiającego, Kościół urzeczywistnia się jako ciało zespalane i utrzymywane w łączności, dzięki całej więzi umacniającej każdy z członków stosownie do jego miary. Doświadczenie komunii pierwszych chrześcijan, przeżyte w całej swej głębi, znalazło wyraz w Pawłowej nauce o Kościele jako ciele Chrystusa głowy.